Wow. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie miało być tak, no. Dzień dobry. No, matka się odezwa. Dzień dobry. Mutacje przychodzi. Mamo, przeziębiłaś się? Nie, czekam na ten header, kudasz, w końcu przyjedzie. Ty chłopie, ale tu nie ma odważnego, żeby wyjechał przez to. Ty matka, ty mnie znalazłaś w burakach, to nie znaczy, że możesz na mnie krzyczeć. Zaraz wezmę bata. No i kto będzie na tyle odważny? Ty Jarek, co badasz, skąd sięgniesz do tego? Ja, dawaj ten header. Jadę. Jerek, jadę. Matka, co na kurwa krzyczysz na mnie? Co? I co? Patrz, ja cię załatwię, ty. Widziałeś? O kurde, drugą bramę zapomniałem, że tam jest. Ty zobacz, patrz, zablokował mnie. Dobra, słuchajcie, witamy was w farmingu. Rodzina nam się powiększyła. Gdzie mamy jechać? Jerek, za tobą mam jechać? No, czekaj. No co ty zrobiłeś? Na jedenastkę. Czekaj, bo patrz, w ogóle nie widzi, że tu dużym sprzętem wyjeżdżamy i ten. A czemu ty? Ja mam puste nasiona? Czekaj, bo ja się wbiłem. A co ci kazał siewnik wziąć? Miałeś wziąć głęboko. No w słup się wbiłeś, w drugą stronę skręcę, o tam. Kurwa, nie krzycz. Ty jak, pomóc ci wyjechać? Ja ci chętnie pomogę, nie. Czekaj. Ja ze sobą poradzę. Ale ja ci pomogę. To dawaj. Dobra, no, czekaj, zostawiłem, patrz jak ładnie nawet na czepę zostawiłem. O, hamuj. Ojciec nie daje. Dawaj, bo się wbiłem już w tego nawet. No jak to ojciec nie daje? What? Co wy tam ty, robicie? Bo ja zapomniałem, że on ma wyłączone ten, kolizję w pewnym miejscu, nie? No. Dobra. Ty, no, Alan jedź, bo no i co? Teraz ten ci zablokował, zobacz, widziałeś go? O, przez niego do patrz. Dobra, ja też biorę przy... Gdzie mam jechać w ogóle? No tam pole numer 11. Dobra, jedziemy. Kręcaj w lewo. Którędy to się jedzie? Tu. Ła! Słup. A tędy, dobra, to jadę przez pole. Ja przez pole. Normalnie, no. Ty! Ale jazda! Ale nie, bo to chyba taki niski jest, no. Już chciałem pochwalić, no. Bo w przyczepie nie widziałem krzaków, nie? O. No i kto mnie bramę... A, to nie tędy, czekaj, to tu... Aha, to tędy się skręca. Jak to ojciec ci nie daje? Normalnie. No jestem. Co dalej? O, siema brat! No to czekamy. Jo, siemanko. Czekamy aż buddy skosi. Co, bierzemy dzisiaj kasę z tego pola? Nasza, nie? Nie. Idziemy robić paliwo. Paliwo. W ogóle jakby ktoś nie wiedział, to jest nowa mapa. Znaczy nowa. Znaczy no Serenity Valley, ale to jest chyba najbardziej rozbudowana fabrycznie mapa, jaka tylko może być. Co, ja tu głębosze mam jechać? Tak. Tu, no, ale... Ale to trzeba nawieźć najpierw, ty chłopie, czy znowu jest tylko jedno nawożenie? Nie, no bo... Jedno nawożenie. Zostały dodane nowe budynki, więc zaczynamy znowu od zera, od samego początku. Trochę do przyszłego tygodnia, wiecie. Jak wyjdzie kolejny ubieg. Ja mam taki jechać cię pilnować, mama, czy co? Nie. Ty, a jak ja bym ci tutaj doczepił do tyłu tą przyczepę, to byś nie mógł tak sikać normalnie, o tako? Nie. Przecież ty masz taki dyndel, żeby zaczepić coś. Tak, ale ja muszę mieć wyprostowaną rurę, a nie... No a teraz to masz co, zgiętą? Co? No masz tak, zgiętą teraz rurę? Rozumiesz, żeby się tam wbiła do magazynku. Ty, ja ci pomogę, bo ty za wolno coś to robisz, czekaj. Patrz jak będziesz szybciej od razu, widzisz? Ha? No, nie, Jarek, sorry, przerwałem ci, to znowu zaczynamy od nowa, no. Znowu zaczynamy od nowa, bo są kolejne dodane budynki, ale o tym to... I ingerencja w mapę. Widzę, brat, ty się jednak matki boisz. Są nowe budynki dodane, już część została sprawdzona oczywiście przez nas, przeze mnie i Jerego. Całą noc się dzieli. Możemy powiedzieć, no, fabrycznie naprawdę, tak jak tutaj... Synek mówił, Gingis,
mapa się rozwija. Mam nadzieję, że to już będą ostatnie takie poprawki. Jeszcze nie. Ty mam, mam siewnik, a gdzie się z siewnikiem mam jechać? Też tam na jedenastkę? Czy mam się najpierw tak, za... Ale za... no zanim on to wiesz. No i jak? No i jak? No i co, nie widziałeś, że wyjeżdżam? Do niebo, drzewo. Nie widziałeś? Nie widziałeś, że wyjeżdżam? Zostaw mój siewnik w spokoju, co robisz? Spokój tam. A widziałeś, jaką mam fajną beczkę? No widziałem. Alan, gdzie ty pracujesz, na jakiej stacji? Co będziesz reklamował? Nie będę w tym stanie reklamował swojej firmy. Alan, to ja przyjadę, zareklamuję twoją firmę, co? No dobra. I drodzy widzowie, dzisiaj będzie wam pokazywać fabrykę paliwa bio. Alan, co widzisz? Do którego niestety musimy mieć rzepak. Jeszcze nie tankujemy, na razie mamy beczkę. Na razie mamy beczkę na paliwo, bo będziemy tworzyć dzisiaj paliwo. Kolejny paliwo. Budynek, który nie został jeszcze pokazany we wcześniejszym naszym progresie, który trwa bardzo powoli. No ale chłopie, no wiesz, wszystko się rozwija powoli, no i dobrze, no. Co, dobre, ta, dobra jest. Małymi kroczkami wspinać. Ale do przodu, dokładnie. Ale chyba jakąś mądrą książkę przeczytał. Nie, po prostu, wiesz co, tyle lat, co żeście mnie nie widzieli w tej kapuście, sam musiałem do tego dojrzeć. Mówiłeś, że w burakach byłeś. A no właśnie. To wiesz, ja się tak rzucałem. Tu buraki, tu kapusta. Także... Oczywiście tak jak była wzmąka, jest dodana nowe fabryki, czyli browar, grill, kompostownik. O. Dobrze, matka, mówisz. Po robocie idziemy na browar. Ty, najpierw trzeba świnię jakoś zerżnąć, żeby kiełbasę z niej zrobić. Tak. Jest to, ten. To wystarczy na wioskę się przejść. Dodany jest grill, oczywiście nowa fabryka tworzenia węgla drzewnego i podpuki. Znaczy to i tak wszystko trzeba... Na browar i dostanie plus 500. No właśnie, tak bierze już, nie? Ale to trzeba będzie wszystko sukcesywnie co odcinek pokazywać, bo tak się nie da wszystkiego od razu demonstrować. Dzisiaj będziemy tworzyć biopaliwo. O, rzepakowe, ja tutaj... No weź tą rurę... Ale chłopie, czekaj, a weź tą rurę rozłóż. Weź napierdzielnij, o. Czekaj, no, czekaj. Rozłóż rurę i zrób czekaj. Plus 500. No, i teraz wytłumacz mi jedno. Panie kochany, jak ty zamierzasz sypać do tej przyczepy, jak ten header jest taki krótki? No. Podjedź bliżej. Ostatnio no, kur... Podjedź bliżej, no. Może ci na rękach to przyniosę tam, wie? To, ale tak nie wolno, ja wiem, że tam jest to... No ja ta, nie, ale... szybko. Nie można tak robić, no. A ja to nie marudź. No ja wiem, że o taką można, No niestety. No bo sypię na ziemię. No to nie umiesz sypać do środka? No bo tak podjechałeś, albo... A po całym mnie w dupę? To jest plus 500. I tak na razie się fabryka nie uruchomi, bo musisz mieć 45% w tym, załadowane w silosie. A ile syp tam? Nie pierdziel. A ile tam do silosu? Kto ci powiedział, że ja to będę do fabryki sprzedawał? No już tutaj z bratem mamy zbyt na to. Nie pchaj go, Jerry. Z ciebie popchać. 70 tysięcy to masz niecałe 30%. O kurde. Ty, brat. No? Jak tego nie będą chcieli na paliwo, to my bimber z tego zrobimy. Rzepakowy? Dobra, dawaj, a chodź co? Ten dżingi, wysypiemy to. Gdzie? No do fabryki? Paliwa. To jedź. To jadę. Jedź, prowadź. To jadę, to chodź. Prowadź, ojcze. Jadziem. Kurde, a ulicę pojedziemy, praca wrze, jak to się mówi? Wrze. Wrze, czy wre, jak? Praca? Pali się w rękach. Albo wre. Kurde. Krótko ulicą, czy torami? No ulicą, no. Torami. Ulicą. No jadę. No ja też. Drzewo. Uważaj, nie trafiłem. Naprzeciwka. Ła, dlaczego? Jak to dlaczego? Bo może, bo to ulica nie jest nasza. Pani zablokuj mu pas. Nie, dziękuję. O, tu, o, patrzcie, jak już jesteśmy tu, to wam jeszcze tylko tutaj tak szybko pokażemy. Zostały dodane rolki.
No to te rolki to fajna rzecz, tylko że nie podoba mi się jedna rzecz. Trzeba by było też... Bo w sumie tutaj przez Badiego mamy kontakt z autorem tej mapy, nie? Z autorem tej mapy i coś tam wyszykujemy i coś tam naprawia, coś poprawia, coś dobre robi. Bo mapa naprawdę dla kilku osób jest czymś fajnym. No tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno, że chyba lepszej do tej pory nie widzieliśmy na Farminga 17. Dokładnie. To podziw duży dla twórcy mapy. Ale jest parę niedociągnięć i między innymi takie, że te palety, które stąd wychodzą, są znowu nie mają kolizji, nie? Jak to nie mają? Nie mają te palety kolizji. O. Nie mają kolizji, bo jak je załadujesz normalnie już na ten, chyba że to się robi poprzez to, bo nie wiem, czy tutaj nie mają kolizji, natomiast po załadowaniu na przyczepę normalnie nie mają kolizji, bo sprawdzaliśmy to dzisiaj. Tak, to normalnie mają kolizję też. Mają tutaj? To odskakują. No ale w każdym razie rolki są dodane i tu zamiast jednej palety jednej... pilnować co chwilę wychodzi 6 sztuk. 6. Kto zasypia? Alan. Lepa, obudź się. Ciągnikiem jeździsz, no. Jedziemy dalej. Jedziemy teraz do... paliwa, tu. No, tu. Czyli do rafinerii. Tu. Odkryj. Odkryj dwie rypa. Musisz wjechać tutaj, a ja sobie wjadę tu. Ja muszę wjechać o tu, gdzie jest ten syp, tak? O tu. Tak. No tak, to świetnie. Tak. Dobra, spróbujmy. Koś na spróbujmy razie. Inaczej. Cofnij trochę jeszcze do tyłu. Jeszcze odrobinkę, dobra, głęboszy? Dzięki. No lubię, dzięki. Ale czemu dałeś mi matka taki mały? Nie wiem czy. Nie zawrócę. To, kurwa, jak za nie mam takiej siły. Nie złamię jej tutaj, nie zblokuję się. Nigdy w życiu. Tu. No to wyjedź z drugiej strony. Taki tyle samo mam tam wjazdu, co jest tutaj, czyli to dobra, jest takie... Wyjdź. Nie! Wyjdź. Właśnie, że sam wjadę. Odwal się. Poszedł na dziwki. Kurde, nie mów na głos, bo matka służana. No zaraz, tylko czekaj, robotę skończymy. Ty, no robotę? No patrz, no widzisz, weź tą ładę, no. Ojciec, nic nie pilnujesz ruchu na drodze, no. Łatko, i widzisz, że dużym jadę, chciałem tutaj ładnie tak... Zanim my skończymy robotę... Niech to się otwiera, no. Wszystkie zajęte będą. Nie przejmuj się, znajdziemy wolne. Teraz spokojnie się złamie już. O. No i syp. Zaraz to wiada, nie? Syp się. O, mogę rozładować, zobaczcie. Nawet, wow. Dobra, wywalamy. Ło, to jeszcze tym wariatem się, a, siłownikami właśnie, do góry. O, nie wiem, czy ten dżingister zwróciłeś uwagę, ale doszły... Tablice są. Tabliczki, no. No tablice są za... No czekaj, no co? Nie było, w tamtej już. Wersji nie, tamtej było, nie było. No nie tak. Było, no ale w tej wersji już jak dzisiaj patrzyłem, to są na wszystko tablice, tak, także to tak. Jest... To jest mapa dla ułomnych, bo nie trzeba mi czytać. Są takie jeszcze duże tablice, co pokazują, co masz przywieźć i co uzyskujesz. No bo widać, zobaczcie, albo trawa, albo rzepak, nie? Gras lub kanola, czyli widzicie, tak. Nawet się angielskiego można uczyć. I mamy załadowane 16766, ale to jest i tak guzik, bo nie możemy jeszcze paliwa produkować. Woda jeszcze jest potrzebna, tak? Nie. Nie? Z samego rzepaku? Albo trawy. To gęste. Albo trawy, a później się utworzy tutaj biodiesel, czyli paliwo, które będziemy mogli sprzedać na stacji, bądź zatankować nasze maszyny. Tu nam się utworzy, co nam się utworzy? Pasza mieszana wtedy, tak? PMR. No, czyli dla pasza krów. Mieszana dla krów i jeszcze nam się utworzy Digistel, czyli gnojowica, którą możemy przetworzyć na... Nawóz. Nawóz. Biogazowy. Tak. Także fajnie są w ogóle zrobione tutaj te takie zależności, nie? Pomiędzy jednym a drugim, czyli takie produkowanie paliwa nie tylko nam daje paliwo, ale również i dodatkowe, tak? Ta pasza oraz gnojowica, tak? Obo gnojowica. Tu jest dużo fabryk, które żeby odpalić jedno, trzeba zrobić coś w drugiej, drugim, nie? Tak. No, dokładnie. Ale... Wszystko jest połączone. O. Wow. Tutaj jest stacja benzynowa, ale to na tej stacji? Na tej stacji. Na tej stacji benzynowej można sprzedać, moi drodzy. O tutaj. A na farmie możemy zatankować swój zbiornik, za który nie płacimy nic, tak jak normalnie byśmy tankowali z innych dystrybutorów. Mamy po prostu darmowe paliwo.
A tutaj możemy, zobaczcie, we buy fuel, biodiesel, tu możemy sprzedać nasze paliwo. I żeśmy testowali za... 9,5 tony. Za 9,5 tony litrów, 9,5 tysiąca litrów. Ej, złoto znalazłem. 38 tysięcy. Ciesz się. Bryłka złota, udało ci się odkryć bryłkę złota, wygląda na to, że w okolicy jest jeszcze złoto, spróbuj znaleźć pozostałe 99 bryłek, no. No to biegaj i szukaj. No. Nie są na farmie, w każdym, tam gdzie się otwiera te, to każda bryłka leży. W warsztacie leży koło tego, koło kominka, koło domu leży. Ja jedę na pole tam, bo muszę odebrać rzepak. Na nie pole, wiem, czy dobrze jadę. Ja sobie tutaj pojeżdżę trochę. A ja jadę jeszcze na farmę, jeszcze pokazać nasze zbiorniki na nasze wytworzone paliwo, które może kiedyś się wytworzy. No mówiłem, że źle jadę. Dobra, skręcam. Pardowa, jesteś pardowa. Nie marudź. Za późno skręciłem. No teraz tak na skróty po prostu. Tako, o tako. Takoła? O tako, o. Koło. Ja się będę szczepał. Nawijaj. Nie ma większego głębosza? Nie. Nie ma. Jest 9-metrowy, ale jeszcze nie dodałem. Jezu. Dodam. Ale, ale tak suma sumarum, to ten głębocz wcale nie ten, tak? Nie, ogólnie nie służy do orania, tylko do spulchniania ziemi, nie? No. Ogólnie rzecz biorąc. Tak jak mówisz, Dinis. Ktoś mi napisał w komentarzu. No widzisz. Tak napisał, jakby myślał, że się nie znam. A znasz się? Jasne. Farmingo ora. No właśnie. Wiem, że można przenikać przez tutaj, przez ten header, zobaczcie, elegancko. A tutaj też mamy, patrzcie. No właśnie. Tutaj mamy kolejne zbiorniki, tego chyba nie było w poprzednim, a może i były, na gnojowice. Możemy tutaj wlać 500 tysięcy litrów i możemy tutaj nawóz płynny też 500 tysięcy litrów. Ale to zwiększone chyba, nie? Pojemnościowo są. Tak, wszystko są powiększone, no. Są zbiorniki. Tak samo do wytworzenia paszy i TMR-u jest po 75 tysięcy, było po 40. A tutaj, moi drodzy, jest nasz zbiornik na biopaliwo. Tu możemy sobie wytworzone paliwo wlać i mamy tutaj 1 000 000 litrów. No ale i tak najlepszym budynkiem jest pewna szklarnia, ale dzisiaj jej nie pokażemy. Nie dzisiaj. Widzicie, musieli poczekać. W którymś z kolejnych odcinków zobaczycie nasze dodatkowe. Jaka pojemność jest tej mojej naczepy? 70 ton. No to sporo. Byście mówili o tej, no. Nie. Nie, do tej, o tej nie mówimy. Nie, no nie o tej. Nie o tej. Stanowczo nie. Nie. No to ja poczekam, aż do końca już opierdzielisz, dopiero wtedy odbiorę i pojadę, zawiozę resztę do końca, bo to bez sensu jest, żebym teraz tam jechał i zaraz wracał, nie? No, tablica się chyba nie zmieniła, Badi, co? Tablica na tym. Tablica się nie zmieniła. No, to mamy taką fajną tablicę i zobaczcie, możemy wszystko tutaj pakować. No i Jerry oczywiście. Pakować. To? Miał prośbę i spełniona została. Jest moja prośba, właśnie, ja wam pokażę. Mogę? Będzie miał gdzie nogi myć. Tak. Narzekałem, że zabrali nam wodę u świnków, a patrzcie, teraz wodę nam spowodują. Gdzie mógł usiąść w dobrze znanym towarzystwie, porozmawiać z kimś na własnym poziomie. Dokładnie, będę sobie z nimi, kurde, gaworzył i one się będą mnie pytać, a ja oui. Tak. Po francusku będę z nimi gadać. A tu jajka znoszą. No, ale nie wiem, tak jak żebym narzekał ostatnio, że nam tutaj wodę zabrali u świnków, no to oddali nam wodę. I co najciekawsze, fajnie te świnie śpią sobie na brzegu w tym błotku. Podoba mnie się to strasznie. Nie, no bo tamto jeziorko to, że znikło, to nie był dobry pomysł. To było właśnie, no było coś, co nie powinno mieć Tomi, miejsca. Tomi, który jest twórcą mapy, wysłuchał naszych próśb i dodał z powrotem tą wodę. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Bardzo gorąco, serdecznie. Rajd do Tomiego. Dobra, czekajcie, muszę się przesiąść z powrotem do mojego traktura. Oczywiście został tam też zbiornik wody dodany na koło ten. Bum. Gdzie? No koło tam, gdzie świnie i owce.
No, tutaj oczywiście mamy te mieszalniki, to też już chyba widzieliście w poprzednim, bo to było. I tak. winda ale też jest magiczna. Ale w tamtej wersji było pojemność 40 tysięcy, a tu jest 75. Winda na headery, ale równie dobrze może służyć nam na traktury. Tylko jak to się je uruchamiało? KL... Czekaj. O, zjeżdża winda. To tam, gdzie były headery umiejscowione. Tak. No właśnie tam to poprawione zostało z spadaniem tych headerów, czy nie na bardzo? Na razie testowaliśmy, to nic nie spada, nie? No to jest okej. Okay. Zaraz zobaczymy, wjadę sobie traktorem. No przecież sprawdzałem to przy tobie. Swoim. Nie pamiętam, kiedy to było dawno. Wczoraj. Kiedy to było dawno wczoraj? No jest winda jedna. A tu jest winda druga, ale drugiej nie będziemy używać, pojedziemy ale na tą windę. To tak jeszcze dodam tylko tyle, że dzięki tym wszystkim fabrykom, no to jesteśmy samowystarczalni, nie musimy niczego praktycznie kupować. Wszystko możemy wytworzyć sami. Ale i to jest bardzo fajne. No trzeba się natyrać, no ale wiesz, no nie musisz jechać teraz na przykładowo na stację paliw, żeby zatankować. No tylko można sobie już tutaj zaplanować kilka pól. No. Tankujesz do tego dystrybutora, znaczy do tej beczki i musisz kupić z różnych tą naczepę na paliwo, tak? Tą małą. No tak, no. Zatankować, a mi możesz tankować spokojnie maszynę. No, no to właśnie o tym mówię, że nie musimy jeździć, tylko masz na przykład, będziesz miał takim sobie, no albo będziesz sobie dojeżdżał tankowo, albo będziesz tą cysterną. Tak samo jest, tak samo... No nie mogę. Tak samo mamy, ta sama jest sytuacja z nawozami i z nasionami, tak? Które możemy również sami wyprodukować i jest okej, okay, jesteśmy w pełni niezależni. No ale pomalutku od czegoś trzeba zacząć i zaczynamy dzisiaj od tego paliwa. No i Buddy właśnie skończył. Możesz poczekać, już nie odjeżdżać, ja już tutaj dojadę, żeby to było... Powinieneś gdzieś tu sięgnąć, chyba mi się wydaje, jak rozłożysz do... O! Jest okej, okay, można sypać. Zobaczcie, mój traktor jest, kurde, na górze. Kawę czy zjedzie? Musi zjechać, nie? No musi, nie ma wyjścia, jak nie? Jak wysypiesz, daj mi znać, nie? Nie zjeżdża. No. Ja przyspieszę czas, jak się uruchomi, to znakiem, że poszło, a jak nie, no to trzeba jeszcze trawy dociąć. Ale to tam musi być ile? 45%, tak? No 45% trzeba mieć. No to nie wiem, mam teraz 35 tysięcy i tam zawiozłem wcześniej niecałe 17. Dobra, gdzie ja mam to wieść teraz, bo ja jechałem za Jerkiem. Jedź tutaj w lewo i cały czas prosto. Delikatnie ale... pod ukosem. No a jak się nazywa to, co mam tam dojechać? Ja ci powiem, gdzie to jest, zaraz tylko mapę sobie włączę. Okej, okay. Jesteśmy na polu numer 11 i później w lewo. Za tak, jak tym. Stoisz... Oil Raffinery, tak? No ja jadę do ciebie. Gdzie ty jesteś? No, gdzie jestem? Na polu 11. To ja już jadę do ciebie i cię zaprowadzę za rondę. Nie, to ja się sam się muszę zaprowadzić. 23, Oile Raffinerii. No jedziesz do sklepu. Oile Raffinerii, dobra, już wiem. To nie jest żadne przez pole, tylko jadę normalnie do drogi, jak na białego człowieka przystało. Z kolejowej drogi. No wiem. No to jest po wyjeździe z tej drogi, no. Tak. Że pakuj mogę, mogę tędy mamy? Jechać. Po... No gdzie? No gdzie? No gdzie? Panie, gdzie pytam? Starsi mają pierwszeństwo, Haliera, nie? Przepraszam bardzo, to musisz na baczność przede mną stać. No, no właśnie. Jak do ojca się tu odzywasz? Bo zaraz będzie to, kurde. Jak to dziwnie w tym związku wyszło, że syn jest starszy od ojca, no? No tak może być. Wszystko się może zdarzyć. I tutaj w prawo i zaraz w lewo i to właśnie będzie już widzę, będzie dobry wjazd, bo będzie wjazd przez ten drugi, drugi szlaban. Czyli będę mógł tak pod skosem wjechać na miejsce rozładunku. No i jak jedziesz? Jak jedziesz? Prosto. Walduś, cycu jeden. Jadę prosto. Walduś, a źle, stop, my musimy drogo, to nie ta droga, No tak mi się coś też wydaje, nie można tego objechać jakoś inaczej? Nie wiem, nie ta droga, jest. Fajnie, pojechał sobie z jednym, ja tu między drzewami muszę lawirować, no wiesz co. Tak, bo ja w siatce zawisłem, a widły mi się wcisnęły. Matka, jakiegoś pługa tam większego to tu miało być, właśnie. Nie, prosto. Muszę.
Czego myślisz prosto? Weno mnie tam szturchnij, bo... Co ci jest? W siatce siedzę. Bo ty masz napęd na tylne koła, no. To nie chodzi o napęd, w siatce siedzę. No już, już... O. No wyjeżdżaj. No jak masz wyjechać, jak z tyłu masz debila, no? To nim to się nie przejmuje, bo to jest najmniejszy problem. Podpiąłeś się? No tak. Teraz ten mi tutaj przeszkadza normalnie. Dobrze, że tutaj policji nie ma. Już byśmy dawno przestali jeździć. Albo oni. Myślisz, że zamykaliby oczy? Przejeżdżając przez tą wspaniałą wieś? Serenity Walley. Ja myślę, że policja w ogóle by tu nie wjeżdżała, nie? Kupy płynne już mamy 550. To co, ruszyło już coś? Komputer się odpalił. No i co? Ty za mną co ty oszukujesz, kurde? Ruszyło od razu. Fucking. Od razu ruszyło? No pewnie, już mamy paliwa. Nie ruszyło, dopiero 45% miałem. Dobra, uwaga. Bo otwieraj. Stałeś. O, już mam 50 paliwa. A gdzie masz cysternkę? A masz tam. No, zostawiłem. 550, widzisz? Już działa, wszystko elegancko. Już możemy się tankować. Ona ma skrętne koło? Ma. Tyle dobrze, że kurde ma. Tak normalno, to na pewno bym tu nie wjechał. Zaraz węża podłączymy. To czekaj, niech się trochę zrobi, kurde. Dobra. Jest 600 jeszcze. Mogę się rozładować już. O. Spieszyć czas? Nie, na razie. Nie, na razie, czekaj. Jest dobrze. Podjadę tutaj. 1600 litrów to nie jest mało, to można naprawdę zatankować i zatankować. Bo mój ma pojemności 400 na maksa, a zanim ja to wszystko spalę, no to wiecie, że czasu trochę minie, no. Dobra, no właśnie, odpalamy, patrzcie, nawet się wąż powinien pojawić, widzicie? Tylko to podłączenie można by było trochę graficznie inaczej robić, wiesz? No ale fajnie ten wygląda, ten wąż. Nie, no fajnie właśnie... Mi się to podoba. Już zatankowałem. A nie, tu jest fajnie zrobione, gorzej jest w drugim miejscu, wiesz? Nie, no bo to trzeba zawsze podjeżdżać tyłem, żeby ten, żeby to było, nie? Ale nie, tam gdzie byliśmy z Badim wcześniej, przed nagraniem, w biogazowni, tam jest taki dziwny ten jednak odpływ tego wszystkiego, a tu jest okej. No i mamy w tym momencie... Uważaj, bo oberwiesz węża, no, bardziej się nie rozciągnie. A u mnie nie ma tego węża. No jest, patrzcie, rwie. Ty, no patrzcie, gdzie on jedzie z tym. Ty, u mnie nie ma tego węża. Ty, no rozciągasz go. Co to się robi? Gdzie żeś pojechał, chłopie? O, urwałeś. Tu już go nie widzę. A tak go nie widzę, a tak go widzę. Ale jazda. Nie ma? Jest. Pokus, pokus, czary mary, zobaczcie. Nie ma? Ale u mnie go nie ma. U mnie się... Jest wąż! Zobaczysz u mnie na nagraniu, jest wąż. Kurde, no. Aż zrobię ci screenshot. Screenshota. U mnie go nie ma, on się kończy. Zrobiłem ci screenshot. A przyjechałeś z wążem normalnie. To zawinięty tak jest? No, znaczy już teraz się odwinął, ale jest. Ale jaja. A weź ty się do traktura. No jestem. No i weź napełnij, spróbuj napełnić albo rozpełnić. Czekaj, mogę odłączyć, o, kół. A nie, to odłączam. Ale to odłączasz. Kierunek zrzutu zmień, czym się napełnia, czym się rozpełnia. Ry nie mam jeszcze takiej możliwości, ry muszę inaczej podjechać w takim będziarze, żeby ry było. Nie mam nic z tych takich tych. Kurde, weź no mi wsiąść do ciężarówki, cofnij trochę. Czekaj, przyspieszymy troszeczkę, żeby się paliwo zrobiło. O, dobra, już. Jest 550 paliwa. No ale i tak nie mam, a mam ry. Load fuel mam. No. Ry. Jest, włącz. Nie, ma nie mam węża. Był i nie ma. O. Teraz jest pusto, to znaczy, że już nie mogę niczego odebrać. A czekaj, wysiądę. No i zniknął wąż. Czy nie jest, mam węża. No właśnie. Nie mam, a teraz nie ma. Teraz nie ma, ale wcześniej był. A w ogóle delikatnym nie... błąd. No, jakiś tam błąd. Ale jest, nie wiem, czy wiesz, że widzieli, był wąż. Do tej przyczepki można podłączyć kolejną przyczepkę i kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną, i możemy zrobić, kurde, normalnie... Pociąg przyczepkowy, tak? No, jedziemy, sprzedamy to. Mamy 2199, dobra, chodźmy na stację. Jest 3 616 800. Zobaczymy. Wyjazd tutaj jest...
z tą naczepą, no, no tragedia. Tu trzeba coś mniejszymi jeździć jednak, wiecie? Bo wolę częściej, ale normalnie, nie? O, 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 o. I teraz znowu przypierdzieliłem, cholera jasna, no. To jest trochu za duże tutaj. Tyle wam wskażę. To odpalamy węża? No, odpalaj, zobaczę. No, jest. Pik, leci. No i fajny kasa. Odgłos jest. Kasa płynęła. Ja nie mam, nie jestem zalogowany w tej chwili jako admin. 8000 za 2000. No to ładnie. No. O, patrzcie, mam złoty ten. Znalazłem też bryłkę. Każdy ma swoją chyba. Tak mi się wydaje. Ale tu była. Ciekawe, czy no, tu była. Tylko ciekawe, czy one później, jak znajdziemy nawet 100, czy one zadziałają, nie? No zobaczymy, nie. Czy każdy z nas po bańce dostanie? No chyba raczej nie, bo mam wspólne konto. No dobrze, no ale skoro każdy z bryłki zbiera, ma swoje, to tak by tak było dziwnie, nie? Ty, ale tu węża nie ma. Gdzie? Patrz. Ty, czekaj, zrobimy taki psik. No ale gdzie ty chcesz węża? Czego ma ten wąż? 7000, no bo zatankowałem 7000, nie? No. Myślisz, że zarobisz na tym coś? No właśnie nie wiem. Jest 3 600 000, nie? Dobra, a ile zobaczymy. Było wtedy? 3 600 000? No. Nie wiem. Tak, 3 624 000. Oj. To by była jazda niesamowita, kupować tu, tu sprzedawać, no. I zarabiać pieniądze, nie? Dobra, powiedzmy, no. Bayer. No idzie, ale... Zobaczycie zaraz ile. Tyle samo. No. Tyle samo. Nie dają się w ciła zrobić. Czyli tracisz tylko na tym paliwie, które spalisz jeżdżąc tam i z powrotem. No. No, to taka zasada. Dobra, brat, jak tam idzie? Gotowy na wyjście w miacho? Brat! Zasnął? On jeszcze nie skończył. Możesz już rzucić tą robotę w pizdziec i idziemy w miasto? Czy nie? Tak. Dobra, to jadę. Ja jadę tu, kurde, zaraz zobaczę, co tam się dzieje. Nie, uciekaj. Matka jest na miejscu, to matka składaj tam relacje. Jak ja mam stąd niby teraz w cholerę wyjechać? A ty już kosisz coś tam innego? Słomę kosisz? Właśnie, czekaj, widziałem, że coś tam było. Słomę gdzieś, żebym widział. Ciężko to widzę. Bardziej się trzeba złamać. O, tu jest, czekaj, widzę go. Ty, że ale tam on... zajęcie o tych biopaliwach i tam inne tam czery, mery, bajery, więc nie chciałem wam przeszkadzać, nie? Ale on odjedź dalej od słowa, bo cię prąd pyrdyknie. Elektryka prąd nie tyka. Tak. No co jest grane, no? O co ja zawisłem? No gałąź, no przecież to trzeba mieć niesamowitego pecha, no. W gałązkę musiałem, żebym trafić, no. Elektryk myli się tylko raz. To trzeba zapytać naszego. No właśnie. Teraz. Ten, jak odczepisz tą naczepę, ten, to znowu gałązkę. Cholera. Dobra, inaczej. Co jest zgrabiarka taka, że ci podaje bardzo dobrze. Zgrabiarka podaje? No, to... A, wiem, słomę, wiem, o czym możesz ci od razu wrócić do TMR-u, nie? Dobra, zaraz zobaczymy, czy to zadziała tak, jak bym chciał. Nie idzie wyjechać, matka, to jakieś debile mnie tutaj blokują, no. To się da razem podpiąć do dobra, mojego tura. Idziemy inaczej. Co, do tura nie podepniesz, musisz podpiąć pod przedciągnika. Dobra, no ale tędy pojedziemy. To przecież podniosę tura do góry jest, i podepnę, okay. Nie? A, no o to ci chodzi. Myślałem, że do tura chcesz podpiąć. Nie, tylko czy nie będzie zawadzać? No ale zaraz zobaczymy. Testy muszą być. Z której strony się podłącza? Przodu. A gdzie jest przód? No od strony... Tam, gdzie nie tył. Tam jest przód. Przód jest od strony przodu. A ty jest od strony dupy. A, nie, prawie nie, dobrze ci wyszło. Nie wiedział. Tędy na skróty. Gdzie, jakie skróty? Co ja wymyśliłem? A nie, dobrze wymyśliłem. Przyjedź i zbieraj.
To ona mi sięgnie całą wow. Nie, no dwa nie weźmiesz, pojedynczo, ale zbierzesz tak elegancko. Zapierdzielam po 8 dech na godzinę, no fajnie. Dobra. Wolniej. Dobra, zaraz zobaczymy, o czym ty do mnie mówisz. Brat, ja już za tobą jestem, ty. Kończ tą nierówną walkę. Chodź za mną tutaj. Ja akurat ostatni pasek zrobię. Czekaj. Synek, dawaj, pobierzmy przyczepą. Rozkłada się coś. Ja już mam na dzisiaj wolne. Ty, ale to długie, to się rozciąga. No, ale nie zbierzesz dwóch pasków, bo za szeroko. Co jest tam? Czym ty tam zbierasz? Ty tam psujesz? Wąsami jeżdżę. Ale to jest bardzo dobre, bo ci zbierze wszystko, nic nie zostanie, nie? Gdzie wąsami sobie jeżdżę. Nie wiem, co tu matka wymyśliła. Ale... No jak wszystko zbiera? Wszystko nie zbiera. No przejedź, zbierasz. Wszystko, spokojnie. A, kurde. Nie bój nic. No co robisz? No co rysujesz, no? Widzi, że tu matka napaćkała jeszcze, nie? Troszku. Ale wąsy? Ale to muszę się ogolić, jak już będę miał takie wąsy. Pa, wąsy jeszcze tu nad wąsami coś sterczy. Pewnie chozy. Dwa drągi. Ty, ile ta przyczepa ma pojemności, Bali? 100. To jest ta duża. Więc jak możecie... Jak możecie zauważyć, u nas wszystko jest duże. Pojemne jak matka. O, sakra. Ty, a innych kolorów nie było, tylko żółte? Można było wybrać. Dzieśka, współpraca mamotu była teraz, normalnie? No, idealna. Pełna synchronizacja. Synek idealna. Normalnie jak pomiędzy tobą i wibratorem. Matkę, nie wiem, się... czym ty matkę się zabawiasz. Nie daj się nabrać, on przyszedł po kasę, jak nic. Ale ja słyszałem, ty, że ojciec ci daje. Pierwsze tą przyczepę wsyp do tego, do TMR-u, nie? No. Gdzie mam to wsypać? Do pasy. Nie pchaj mnie. Tak, jak już ojciec nie daje, a matka się zabawia wibratorami z ogórków, to już jest niedobrze. No ale to tylko na, wiesz, w lecie, no. Wadi, daj do przodu trochę. Konserwowe są za miękkie. A później wali octem. Ile ty tam coś tego naładował? Dużo. Bo mnie się górka już tu zrobiła, czekaj, podjadę tu trochę. To już masz tam pojemność, ile? 70 tysięcy łącznie. No tak, ale patrzę, ile on ma u siebie. Ile ty masz pojemności w tym kombajnie? 60. A, no to spokojnie się zmieści, nawet jakbyś wiaderkami dosypywał. Widzisz, że ja nie mam tego zbiornika zamykanego, tylko jest... No wiem, masz tą nadstawkę, no. Dobra, 50 tysięcy mam. Gdzie z tym jedziemy? Prowadź. Do magazynu jedź, albo wysyp do paszowozu, tam gdzie się robi dla tych, dla świn. Dobra, no to prowadź. No, kto do prowadzi? Na farmę. Do nas na farmę jedziemy? Tak. No dobra, to jedziemy. Gdzie jestem? Tutaj. Tu muszę zanawrócić jeszcze, ale żebym sobie wymyślił drogę teraz powrotną do domu. Ty, no nie da rady, zobacz, nie chcę jechać. Nie nawrócisz, jedź na pole i tam nie, z polą. Zanawrócę, to tylko trzeba. Ej, no. Nie widzisz, że pociąg jedzie durniu jeden bez szkoły? Długi jak pociąg jestem. Kukurydzę może kosimy? Dobra, jedziemy do nas. Kukurydza. Już tym kucharzem nie skosisz kukurydzy. Ale przecież już jest wieczór, nie. Dajcie spokój. Koniec nagrania, koniec roboty, idziemy w miasto. Nie ma już. Koniec, za dużo. Chmury ciemne. Wysypać najpierw. Tylko tu jakaś pierdoła stanęła niebieskim jakimś trupem. Do strychu to mam wywalić wszystko u nas? No. Pierwszy ten, tutaj do tej pomarańczowej maszyny. Do pierwszego zbiornika.
Chyba kurwa dawno w szkole nie byłeś i kolory nie wiesz jak wyglądają. No. To jest pomarańczowe, to... Na zdrowie. No, dobra. No tutaj mówisz Badi, tak? O tu? Tak, typowy wsioch i rolnik. I mam rozładować tutaj. Dobra. Tak. I napierdzielam, patrzcie. O. A ja idę do kumpla, zobaczyć. I to robi żarło. Dla świn. Dla świn, no faktycznie. Dla świnków. To robi dla świnków. To ma to pojemności teraz zbiornik 75 tysięcy, więc to wszystko wpierdziele przecież. Tak. To było 80 chyba z tego, co nie, powiem. 50 nie, były. 40. 50 chyba. Mm-mm. Nie, było 40. Nie. Tak nieproporcjonalnie się większe zrobiło. Pojemności ma 150, tak? Dobrze? Tak, 150. No i wywaliłem cały zbiornik i nie ma. O. No bo to było 80 tysięcy. Mówię wam, że było 80 tysięcy pojemności tu. A 150... Nie, to było mniejsze, Jerek. Na 100% nie miało 80 tysięcy pojedyncze TT. Ja wam mówię, że było większe. Mi się wydawało, że to... A mi się wydawało, że to miało 50 tysięcy wtedy, a nie 40. 50, tak, 50 tysięcy. Tak, to pamiętam jak dużo, żeśmy się tym bawili wtedy jeszcze, jak to dopiero, bo sami żeśmy zresztą te maszyny stawiali, pamiętacie? Tak. No. No dobra, moi drodzy, to cóż, dzięki wam serdeczne za oglądanie. Jezu, 40 minut z nimi wytrzymałem, szok. I oni ze mną, też szok. Jak się wam spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek, wtedy przygotujemy wam... Coś. Pójdziemy, pokażemy to zielone może w przyszłym odcinku. W tym to nie można. W przyszłym odcinku to będzie zielone, będzie dobre. Zaprosimy was na wspólną imprezę. I oj, będzie się działo. A tymczasem jeszcze raz dzięki serdeczne. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I do kolejnego spotkania. Trzymajcie się. Cześć, yo! Cześć, see you, bye. Brat. Zmień skarpetki i w miasto idziemy.